Siemanko, dawno nic nie było, więc dziś wam pokażę kapustkę w tunelu. Wygląda tak, w tunelu się mało teraz dzieje, kapusta jak była posadzona. Tak, tak jest. Tu mamy sałatę. O, sałata już się zaczyna, zbiory pierwsze, jakiś czas już trwają te pierwsze, które były, to żona wywozi na ryneczek. Także sałata, no już się zaczyna, kapusta to myślę, że jeszcze jakieś 2 tygodnie i zwiążę. Dobra, lecimy na rozsady. A jeszcze po drodze mamy drugi tunel. Tu później była sadzona kapusta. Trochę kalafiorów na pierwsze. Trochę kalafiorów, trochę brokułów, trochę kapusty różnej, czerwonej, włoskiej. Taki miks. Chciała żona, żeby mieć wcześniej, więc jest wcześniej. Teraz lecimy na rozsadę. No i jesteśmy w rozsadach. A w rozsadach, jak u cyganki w tobołku. Pory została się wczesnych. Jedna skrzyneczka, ale to na sprzedaż. Żona sobie zostawiła. Tu ma jakieś, czekajcie, kwiatki, nie wiem, sukwinie czy coś tam. Tu jakieś kwiatki, 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 tu pomidory świeżo pikowane, tu też jakieś kwiatki, wioła. Jest tu wszystkiego, doniczek, ziemi. Tu jakieś też kwiatki. Nie wiem, co za kwiatki. Tu są jedne pomidory. Tam są drugie pomidory. W różnych fazach przejdziemy tędy dalej. Wam pokażę. O. Pomidory mniejsze, większe, różne. Są już takie dosadzenia, tunel niegotowy. O, tu jest kapusta siana, nie tak dawno. Tu jeszcze jakieś kwiatki, zioła, nie wiem. Tu są dwie te, ale patrzcie. Miałem ziemię kupną. I jakieś kwasy im tu przebiły w tych jednych porach. To są też dwie tacki zostawione, reszta wysadzona. Tych późnych, zimowych na sprzedaż. Tu są popikowane pomidory. Tu są selerki popikowane. Będziemy sadzić. Myślę, że jeszcze przy końcu tygodnia zaczniemy sadzić. Tu, co tu jest? Tu są jakieś dalej kwiatki zioła. Tu są pomidory. W różnych fazach, mniejsze, większe. Tu jakieś znowu są kwiatki czy zioła, nie wiem. Tu kapusta, dalsza część. Tu znowu jakieś pomidory. Odmianami żona sobie ustawia. Tu jeszcze też kapusta. Taki mamy trochę chaos. Tu jeszcze jakieś coś. A tu pomidory, praktycznie te to faworyty. Można by sadzić. Tunel niegotowy. O, tu jeszcze selerów reszta. Tu jeszcze pomidory. Tu jakieś są kwiatuszki. Tu są dwie tacki niecałe naciowego selera. Tu są jakieś kwiatuszki znowuż. Chyba. Albo ziółka i kwiatuszki, albo same kwiatuszki. Także robić mamy co. Nie nagrywałem, bo tak nie było bardzo czasu. Nie było jak. Znaczy jak to może było, ale tam trochę ludzie pomagali, nie wszyscy chcieli się tam filmować. Nasadziliśmy. Teraz już wam pokażę z pola jakiś konkretny film, jak będę chyba objeżdżał od chwasta kalafiory i brokuły, to też coś nagram konkretniejszego, pokażę co na polu słychać. No i tak, no jest roboty, powiem wam, że jest roboty. Najlepsze to te selery, pikowania od jasnej cholery. Ale to moja żona i koleżanka przyszła i pomogła i jeszcze tam jedna koleżanka, no i jakoś im to poszło. Nie robię tego dużo, bo tak dla siebie, żeby żona miała na rynek, tam może zresztą na giełdę wyskoczy. Zobaczymy, jak się urodzi, jak urośnie, tak? Dobra, słuchajcie, nie smęcę dalej. Trzymajcie się. Na razie, cześć.